Dzień dobry. Nazywam się Sylwia Chutnik i mam przyjemność przygotowywać cykl o Warszawie z gruzów stałej dla Domu Spotkań z Historią. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Inspiracją do tego czterodcinkowego cyklu jest książka, która właśnie ukazała się w wydawnictwie Osolineum. Jest to moja książka, która jest częścią pracy doktorskiej, a nazywa się ta książka Miasto z gruzów Życie codzienne Warszawy w latach 1954-1955. To był w ogóle bardzo ciekawy e, czas nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce. E, po śmierci Stalina, ale jeszcze przed e, odwilżą, zarówno społeczną, jak i polityczną, ludziom wydawało się, że. Coś zaczyna się dziać, tak zwane window of change, czuć było w kościach, ale do końca jeszcze wiele się rzeczy nie zmieniało. Ta nadzieja, która była z jednej strony elementem powojennego zrywu, odbudowy stolicy, z drugiej zaś strony jednak już zmęczeniem tym, co działo się w systemie politycznym i w życiu codziennym, to wszystko sprawiło, że ludzie patrzyli w przyszłość i starali się za bardzo nie skupiać na, na tym, co tutaj, teraz, no ale codzienność, niezależnie od tego, o której dekadzie mówimy zawsze ma to do siebie że rytuały logistyka powtarzalność to wszystko sprawia że jakoś trzymamy się bardzo blisko ziemi zajmuję się antropologią codzienności właśnie badam z, w związku z tym jakie są obyczaje jak mieszkają ludzie jak sobie organizują to życie codzienne jak się ubierają w co wierzą czego słuchają co jedzą i w jaki sposób e, oraz tak naprawdę patrzę trochę pod podszewkę tego co jest oficjalne przekazywane badam dyskurs czyli to w jaki sposób mówiło się w danej epoce o pewnych rzeczach i tak było też z moją książką to co najbardziej mnie interesowało to samowiedza ludzi w Pierwszej połowie lat 50., ale również to, w jaki sposób przedstawiano ich życie codzienne. Jedną z ważniejszych osób dla mojej pracy to jest um, antropolog, filozof Michel Deserte, który pokazywał, w jaki sposób te strategie i praktyki, które obierali ludzie, mogły być elementem buntu czy niezgody na to, co działo się wokół nich. Teraz wydaje mi się, że jeśli myślimy sobie o pierwszych latach PRL-u, to jednak bardzo mocno dominuje dyskurs antykomunistyczny. On mam wrażenie, że zatraca gdzieś sens tego, co działo się po wojnie, mianowicie niebywały zryw społeczny, odbudowę stolicy, podźwignięcia jej właśnie z tych gruzów tytułowych i to, jak wielkim cudem była odbudowa stolicy, to wszystko gdzieś jest zapominane albo zakrywane kwestiami politycznymi. Moim zadaniem, zarówno w książce, jak i teraz w tym cyklu filmów, jest to, żebyśmy trochę popatrzyli z zupełnie innej strony i gdzieś porzucili na chwilę dualizm komunizmu i antykomunizmu i skupili się na tej trzeciej drodze, a raczej drodze, która czasami gdzieś była zupełnie pomiędzy, to znaczy życiem tak zwanych zwykłych, codziennych, Trosk i y, pokazaniem w jaki sposób ludzie spędzali czas właśnie wtedy, y, kiedy jeszcze nie było odwilży, ale nie było już Stalina. To co jest bardzo ważne to element budzenia się do mm, życia powojennego. 10 lat po e, zakończeniu II wojny światowej to moment, w którym ja zaczynam badać e, to jak wyglądała Warszawa, jeszcze cała w gruzach i w pyle, z drugiej ze strony z tą nadzieją, o której wspomniałam wcześniej. E, przekrój w 1954 roku pytał, czy istnieje jakikolwiek wskaźnik optymizmu e, i zaraz odpowiadał sobie, że chyba takim najlepszym e, wskaźnikiem byłby przyrost naturalny i rzeczywiście kiedy zobaczy się statystyki, to można powiedzieć, że tak, 10 lat po wojnie ludzie poczuli się na tyle bezpiecznie, że zaczęli myśleć o zakładaniu i poszerzaniu rodziny. Co roku w Polsce rodziło się około 500 tysięcy dzieci. Proste ludzkie szczęście, jak pisał przekrój, to po prostu w praktyce pół miliona obywateli i obywatelek rocznie więcej. W 1955 roku urodziło się tych dzieci około 7 794 000, więc widzimy, że to był najwyższy przyrost naturalny po 1945 roku. Coś musiało zatem dziać się, że ludzie zaczynali myśleć o swoim bezpieczeństwie i bezpieczeństwie osób najbliższych. Rosło oczywiście nie tylko dzieci, rosły też budynki i założenia architektoniczne, bardzo mocno wpisane w normy urbanistyczne tamtego czasu i cały element socrealizmu. Rósł m.in. pałac kultury, który do tej pory wydaje się być najbardziej taki charakterystycznym elementem nie tylko e, czasów tamtej architektury i myślenia o zabudowie miasta, ale w ogóle charakterystycznym budynkiem w Warszawie. Pałac Kultury i Nauki wtedy jeszcze imienia Józefa Stalina oddany do użytku 22 lipca 1955 roku zbiegł się również z festiwalem Piątym Światowym Festiwalem Młodzieży i Studentów i to oddanie Pałacu Kultury było elementem oczywiście, e, który miał na celu pokazanie e, powagi i świetności samej odbudowy, ale również tego, w jaki sposób miało wyglądać miasto. W pałacu, jak mówiono, właśnie nauki, właśnie kultury, mieściły się wtedy trzy teatry, sala koncertowa na prawie 3000 miejsc, audytorium naukowe, sale wykładowe. Sala konkresowa na 3200 miejsc, trzy kina, sale sportowe, basen, plac młodzieży, czyli oddzielna przestrzeń dla najmłodszych, Muzeum Techniki ponad 3288 pomieszczeń w bryle architektonicznej, miliony metrów sześciennych wysokości 230 metrów no to tak naprawdę rekord który jeszcze póki co nie został w Warszawie pobity, chociaż oczywiście te drapacze chmur i warszawski Manhattan rośnie coraz szybciej, być może któryś z budynków będzie miał szczęście albo tupet, aby przewyższyć Pałac Kultury, ale wówczas to rzeczywiście był cud i marzenie niektóre osoby uważają, że był to taki prezent. Ze strony Związku Radzieckiego, którego nie można było nie przyjąć, i do wyboru, jak głosi miejska legenda, było albo metro, albo pałac kultury, właśnie. Wielu badaczy i badaczek obala tę te tezę, mówi, że po prostu pałac kultury był elementem rzeczywiście propagandy socrealizmu, ale z drugiej strony nie był to jakiś prezent wielokrotnego wyboru, gdzie można było zamiast niego wskazać coś zupełnie innego. Niezależnie od tego, w jaki sposób ten projekt został zrealizowany w Warszawie, jak bardzo cierpkie i ironiczne uwagi witały go wśród warszawiaków i warszawianek. Fakt jest taki, że do tej pory wzbudza wiele emocji i też kontrowersji, stoi tak naprawdę na samym środku naszego miasta i oczywiście przez te lata pojawiały się Pomysły, aby go na przykład zburzyć, aby go zasłonić innymi budynkami albo w jakiś inny sposób go spożytkować, ale fakt jest taki, że to właściwie chyba jedyny budynek w naszym mieście, który mieści w sobie rzeczywiście tak wiele elementów przestrzeni użyteczności publicznej. To wszystko, co wymieniłam, sale kinowe, teatralne i tak dalej, one nadal się mieszczą w tym budynku, więc patrząc z perspektywy, tych innych okalających go, które są po prostu biurowcami różnych korporacji, mam takie poczucie, że to właśnie pałac kultury spełnia społeczną rolę. A już inna sprawa, dlaczego akurat pałac, a nie na przykład osiedle z mieszkaniami, które wtedy tak bardzo pilnie były potrzebne. Niezależnie od wszystkiego, ten czas jest bardzo ciekawy. To taki przedpokój zmian, gdzie z jednej strony, no tak, wchodzą te doktryny socjalistyczne, o których już wspomniałam, z drugiej zaś strony już gdzieś odchodzą i przedodwiróżowo zaczynają być krytykowane. No, ale dopiero co zostały oddane do użytku e, te różne części miasta, które właśnie z doktryną były związane. No, a zatem mamy takie trochę już odejście od tego, a z drugiej strony, właśnie dopiero wtedy poznajemy e, te wszystkie założenia. W tym wszystkim ludzie, którzy stali w niekończących się kolejkach, e, którzy zmagali się z niedoborem różnego rodzaju produktów, ponieważ cała naprzód plan sześcioletni głównie skupiał się na industrializacji e, nie tylko Warszawy, ale również całej Polski, w związku z tym czasami też za Zapominą rzeczywiście o e, potrzebach e, codziennych e, ludzi, ale oni jakoś radzili sobie e, z tym e, i w miarę możliwości podejmowali różne, tak jak mówiłam wcześniej, strategie i praktyki, które miały za zadanie e, sprawić, że e, ten trudny powojenny czas e, był jednak e, ważnym e, elementem do przetrwania, przeżycia, a nawet, uwaga, cieszenia się. Skale zrujnowania Warszawy szacowano różnie w zależności od okresu dokonanych zniszczeń i bombardowań. Z września 1939, czas powstania w getcie, powstania warszawskiego, akcja systematycznego podpalania miasta po upadku tego ostatniego powstania do 1945 roku, a także od podziału na budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, infrastrukturę, ciągi komunikacyjne takie jak ulice czy mosty oraz dzielnice, czyli podziały administracyjne. Najczęściej przywołuje się następujący bilans strat. 84% całościowych zniszczeń lewobrzeżnej części stolicy, w tym podział szczegółowy na izby mieszkalne, drzewostan w parkach, budynki zabytkowe. Liczby te dają obraz zniszczeń, przemawiają do wyobraźni i tłumaczą, dlaczego powojenna Warszawa sprawiała wrażenie unicestwionego miasta, którego zniszczenie porównywano do Sacco di Roma. Wyliczenia strat wojennych stanowiły też element perswazji, czy wręcz propagandy na rzecz odbudowy stolicy. W dyskursie oficjalnym stosowano często porównania, np. ilość gruzu na Muranowie równa się objętości 60 warszawskich drapaczów chmur Prudential albo nie wolno nam zadowalać się dotychczasowymi osiągnięciami, jest naszym gorącym pragnieniem, aby powstały u nas dzieła godne naszej wielkiej epoki, godne naszego narodu. Co miało zachęcać do publicznych zbiórek na rzecz stolicy. Miało on ją odbudować cały naród, jak głosi hasło, które do tej pory można zresztą znaleźć na fasadzie budynku Empiku na skrzyżowaniu alei jerozolimskich i Nowego Świata. Odbudować w imię nowego systemu, gdzie Polska Ludowa miała owemu narodowi stworzyć warunki do współdecydowania zarówno o własnym losie, jak i o jednym socjalistycznym kształcie miasta. Wszystko w imię troski, bo oczywiście troską o człowieka przysiągnięte jest wszystko, cokolwiek w Warszawie budujemy i robimy, mówili. Nie rozszerzajmy więcej tematu. A jednak temat warto pociągnąć, bo nie o samą architekturę chodziło, ale rząd dusz. Do czego miała służyć marszałkowska dzielnica mieszkaniowa wraz z jej centralnym miejscem, Placem Konstytucji? Przede wszystkim miało to być założenie architektoniczne, wyznaczające główną oś miejską, służącą do przemarszu pochodów i zgromadzeń. Ulica Marszałkowska łącząca Plac Konstytucji z Placem Defilat stanowiła ogromny obszar, który mógł być użytkowany przez tysiące mieszkańców przy okazji wieców, defilat i innych oficjalnych uroczystości. Plac Konstytucji, nazwany tak na część Konstytucji z 1952 roku, starał się być agorą socjalistycznego miasta, gdzie zgromadzeniom przypisuje się szczególną rolę. Pozornie wydawać by się mogło, że tłum jest w mieście zjawiskiem naturalnym. Nie zauważa się pojedynczego mieszkańca, jest on zawsze wpisany w zbiorowość. Jednakże obowiązkowe gromadzenie się mieszkańców może być również odbierane jako forma kontroli i narzucany sposób spędzania czasu. MDM nie był przeznaczony dla introwertyków. Tu nie było się gdzie schować. Wielki plac, przeskalowane fasady, choć już nie mieszkania, miały warszawiaków skłaniać do łączenia się z innymi ludźmi i zatapiania w tłumie. Architektura nie jest niewinna, Michel de uważa, zauważa, że pod ideologizującymi miasto dyskursami mnożą się podstępy i knowania władzy pozbawionej czytelnej tożsamości, jasnych reguł gry, racjonalnej przejrzystości. Oficjalnie MDM był gestem w stosunku do Warszawiaków borykających się z problemami mieszkaniowymi, jednak w sprzeczności z tym pozostawało wytyczenie Wielkiego Placu zamiast wykorzystania owego terenu do budowy kolejnych domów mieszkalnych. I jeśli cały naród budował swoją stolicę, to czemu początek jej odbudowy był tak mocno kontrolowany przez władze? Dialog ze społeczeństwem, znany choćby z przedwojennej warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, zamienił się w monologowanie dyskursu, jak określił to Mariusz Czubaj, czyli w narzucanie rozwiązań bez udziału mieszkańców i bez wsłuchania się w ich potrzeby. Skądinąd współczesne monologizowanie jest nadal główną formą planowania miasta. Kontrast między przestrzenią publiczną a mieszkaniem, choćby w nowym budownictwie, rósł wraz z postępami odbudowy Warszawy, planowanej zgodnie z normatywami, a nie z potrzebami mieszkańców. Normatywy opierały się na tradycji i jej urokach zapożyczonych z przeszłości, a jednocześnie starały się wprowadzić nowe dla pejzażu stolicy rozwiązania urbanistyczne. Czas przełomu między socjalizmem a odwilżą stanowił sprawdzian tego, co w architekturze było i jest kluczowe użyteczności. Projekt architektoniczny może zostać poddany osądowi jedynie po upływie pewnego czasu, kiedy strategie i praktyki mieszkańców sprawdzą się lub nie w życiu codziennym. Polityczna i ideologiczna część planowania powojennej Warszawy do dziś wywołuje gorące spory, chociaż upłynęło niemal 70 lat od przyjęcia sześcioletniego planu odbudowy stolicy, ale jak zapewniał Bolesław Bierut, Warszawa żyła, to już nie miasto inwalida, to mimo wszystko miasto tętniące życiem, jak mówił. A w kolejnym odcinku, który już za tydzień, dowiemy się, jak smakowała i pachniała Warszawa w latach 50. Zapraszamy!